Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj mamy przed sobą kolejne rozważanie Ewangelii według świętego Łukasza. Będziemy poruszali temat Królestwa Bożego. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą udział Maria, Andrzej, Janusz, a ja na imię mam Mariusz. Myślę, że pomodlimy się na rozpoczęcie, żebyśmy mogli z Bożym błogosławieństwem rozważać Boże Słowo. Ukochany nasz Boże i Panie, przychodzimy do Ciebie po raz kolejny po to, żeby uczyć się o Tobie. Dzisiaj będziemy się uczyć o Twoim Królestwie. Jest to cel, do jakiego zmierzamy. Prosimy Cię, Panie, otwórz nasze umysły, nasze i tych, którzy nas słuchają, ażebyśmy byli otwarci na Twoje Słowo. Daj nam Słowo, które będzie nas pouczało. Włóż je w nasze usta. Prosimy Cię o mądrość, o dar Ducha Twego Świętego. W imieniu Pana Jezusa oddajemy się pod Twoje całkowite prowadzenie. Amen. Amen. Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj czytali sporo wypowiedzi z Ewangelii Łukasza poświęconych Królestwu Bożemu. Może na wstępie tylko powiem, że ten temat Królestwa Bożego jest dosyć często poruszany w Ewangeliach. Ktoś policzył, że w Ewangelii według świętego Mateusza mamy około 50 razy mówione o tym, że istnieje coś takiego jak Królestwo Boże. Najmniej chyba na ten temat mówi Jan, ewangelista, bo w jego Ewangelii na temat Królestwa Bożego czytamy 3 razy. Marek 16 razy. A w Ewangelii, którą my rozważamy, Ewangelii według świętego Łukasza na temat Królestwa Bożego jest powiedziane około 40 razy. A więc chyba nie będzie nam trudno rozmawiać o tym, bo mamy do czego nawiązywać. Te konkretne wypowiedzi Pana Jezusa nam mówią o tym, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Moja jednak prośba jest taka, żebyśmy może rozpoczęli od tego, co jest takim chyba najbardziej znanym słowem Jezusa Chrystusa, kiedy uczył apostołów modlitwy. I tam mówi o Królestwie Bożym. Co tam jest powiedziane o Królestwie Bożym? To jest istotne, że w modlitwie modlitwa adresowana jest do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I to w tej całości jest jasne i jednoznaczne, że chodzi o Królestwo Boże. Królestwo naszego Ojca, naszego Ojca Boga. Powiedzcie, jakie to ma praktyczne znaczenie, że zaczynamy od takiej oczywistości. Mówimy Królestwo Boże, a więc jest to Królestwo Boga. No właściwie wszystko jest aż nad wyraz powtarzane, prawda? Czy to ma jakieś praktyczne znaczenie? Czy trzeba o tym w ogóle mówić? Więc jest to Królestwo naszego Zbawiciela. Jest to Królestwo Jezusa Chrystusa. Tego, który ma być naszym wzorem, który ma nas tam zaprowadzić. Który dlatego poniósł ofiarę. Myślę, że jest to istotne, dlatego że są inne zdania. Że są inne teorie, bo jeszcze nie tak dawno Jezus miał spotkanie z szatanem, który mu przedstawiał swoje królestwo, które mu chciał przekazać. Prawda? Tu widzimy zdecydowany konflikt. Tak. Pan Jezus ma swoje zdanie. Mówi, istnieje coś takiego jak Królestwo Boże. Pięknie, ale myślę, że dla nas jest to też ważne, wiecie, dlatego, że kiedy tak patrzymy na historię chrześcijaństwa, to niestety mamy bardzo wiele takich złych przykładów tego, że ludzie często brali ster tego Królestwa Bożego w swoje ręce. W Kościele chrześcijańskim nawet działo się tak wiele różnych złych rzeczy, że trudno powiedzieć, że to było Królestwo Boże. A więc jeżeli człowiek sobie uświadamia, że mówimy o Królestwie Bożym, to nagle zaczynamy odnajdywać swoje miejsce na tej ziemi i swoje miejsce w tym królestwie. To nie jest moje królestwo. Ja w nim mogę być. Ale jest to królestwo, w którym istnieje władca, pan,
który wszystko zapoczątkował, który wszystko tworzy, który wszystko doprowadza do jakiegoś końca. Dobrze mieć taką perspektywę. To jest naprawdę dla nas wielkie wyróżnienie, ale trzeba mieć świadomość, na samym początku jest Pan Bóg i Jego panowanie w królestwie, które On tworzy. Łatwiej tam się żyje wtedy. Ja przynajmniej tak to odbieram. Dla mnie jest to naprawdę niezwykle, niezwykle porządkujące ten świat, w którym ja mogę się znaleźć. Świat Pana Boga, Królestwo Boże. Myślę, że to jest istotne, że w tym Królestwie Bożym, jak zresztą pewnie w każdym królestwie, nie tylko jest król, ale są ministrowie, jacyś ważni urzędnicy, ale są i jacyś tam starostowie, są inni przedstawiciele władzy, którzy w imieniu króla powinni tę władzę, powiedzmy, na dołach spełniać. I od tego, jak ci wszyscy poddani potrafią rozumieć wolę swojego przełożonego, najwyższego w królestwie i jak ją potrafią realizować, zależy charakter, kształt i wszystko, co się dzieje w tym królestwie. Dokładnie. Jaki władca, takie królestwo. Tacy też poddani bardzo często, prawda? Ja się mam twierdzić jeszcze zwykle, jak wiele podróżuję, to ich przyglądam się na różne kraje, to stwierdzam, jaka religia, taki kraj. I to w wielu miejscach na ziemi się sprawdza, ale Pan Bóg tego tak nie zaplanował. Jak się patrzy na świat, to od samego Abrahama patrząc, to już wywodzą się trzy religie. Jak patrzymy na inne, jak idziemy dalej w historię, to później tych religii nam się mnoży. Na pewno Bożym planem tak nie było, aby tak było. Myślę, że to są interpretacje, odejście od pewnych wzorów, od pewnej konsekwencji tego, od zamierzenia Bożego, odstąpienie. A więc to wszystkie elementy mają olbrzymie znaczenie. Tak. Moi drodzy, będziemy o tym królestwie mówili. Pan Jezus powiedział jednoznacznie, królestwo moje nie jest z tego świata. A więc nie znajdziemy tutaj jakichś wzorców, prawda? Nawet kiedy mówimy o jakichś wspaniałych przykładach moralności wśród ludzi, to Królestwo Boże jest ponad tym. Istnieje jakiś porządek na tej ziemi, z którym potrafimy się nawet utożsamiać. Jezus mówi, ja wam pokażę coś jeszcze większego. To jest naprawdę niezwykłe. To jest naprawdę niezwykłe. A jak mówi o niebie, to mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I chce nam to objawić, prawda? A więc zobaczcie, mówimy o czymś, co się rozpoczęło od Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z Ewangelii według świętego Łukasza pierwszy rozdział i tylko dwa wersety. Werset 32 i 33. Zwróćmy uwagę, jak rzeczywiście Bóg widzi początek tego królestwa. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Więc jego królestwo, mowa jest o Jezusie, bo to jest proroctwo. I zobaczcie, wypowiada to proroctwo Gabriel, anioł, który przychodzi z nieba. I nie będzie temu królestwu końca. My tego nie znamy, zobaczcie. Państwa się rodzą i upadają, ustroje raz taki, raz inny. No to tworzą ludzie. Natomiast Bóg tworzy coś wyjątkowego, coś trwałego. Jeżeli mówimy o tym, że nie będzie końca, sięgnijmy do Apokalipsy. Tam w 11 rozdziale i wersecie 15 czytamy o, no właśnie, o tym, że nie będzie końca tego królowania Jezusa Chrystusa. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem i przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Tak. Zacząłeś od tego, że był kiedyś taki czas, kiedy diabeł Jezusowi Chrystusowi powiedział, pokłoń mi się, a dam ci wszystko, co chcesz. Widzicie, jaki jest finał? Tak. Biblia mówi, diabeł nie ma żadnej władzy, jego panowanie autentyczne. Tak jest jeszcze, ale ono zostaje mu odebrane, wytrącone. Natomiast Bóg tworzy coś zupełnie nowego. No ale porozmawiajmy konkretnie właśnie o tym królestwie, o cechach Królestwa Bożego.
o tym, jak żyją poddani tego królestwa. I tutaj znowu chciałbym, żebyśmy się odnieśli do konkretnych wypowiedzi. Co prawda urywki, które rozważaliśmy w tygodniu, były dosyć obszerne. Nie chciałbym, żebyśmy czytali wszystko, ale na przykład w Ewangelii według świętego Łukasza w 18 rozdziale od wiersza 16 do 30 znajdziemy na pewno bardzo ciekawe perełki, które mówią o tym królestwie. I o, zobaczcie, teraz powtarzam, mówimy o życiu tych, którzy w tym królestwie już są. Jak oni żyją, jak my żyjemy w myśl Pana Boga. Jezus zaś przywołał je, mowa o dzieciach, które przyszły do Jezusa, i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Czyli jak? Ufność. Przede wszystkim tak. Ufność dziecięca, całkowite zdanie się na rodzica. Pewien entuzjazm, prawda? Zaangażowanie. Szczerość bezwzględna. Brak obłudy jakiejkolwiek. Na pewno wiele miłość. Na pewno wiele cech, ale taka ufność dziecka i do rodzica, ale i też zobaczcie, jak ja przynajmniej wiele razy doświadczyłem czegoś takiego, że jak nauczyciel powie coś dziecku, to on powie, moja pani to powiedziała. Ale tak jest na pewnym etapie jego rozwoju. Dokładnie. Ale Pan Bóg oczekuje od nas, że jak on to mówi, to my mamy to tak przyjąć. A nie, że to było symboliczne, a to było takie, a jakie. My zaczynamy wokół tego lawirować, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada. My mamy z taką prostotą podejść do Słowa Bożego, z modlitwą i słuchać własnego serca i Pan Bóg do nas dotrze. Natomiast jeśli zaczynamy się bawić Słowem Bożym, to jest pewne ryzyko. Czyli Królestwo Boże to ludzie, którzy są ufni. Ufni i idą za swoim Bogiem. A spójrzmy na werset 25. Co tam się znajduje takiego, co moglibyśmy potraktować jako cechy ludzi, którzy są w tym królestwie? Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A więc są przeszkody, które ludzie, którzy wchodzą do Królestwa Bożego, pokonują. To jest piękne. To jest piękne, zobaczcie. Zawsze będzie coś, co cię będzie powstrzymywało. Są takie siły, mówimy tutaj o diable, który jeszcze nie złożył broni, ale no właśnie. Nie wiem, czy mnie tutaj nie poprawicie, może macie lepszą wiedzę, ale jest takie miejsce, gdzie nazywa się to ucho igielne i żeby wielbłąd tam przeszedł, to musi się na kolanach prawie że czołgać, żeby się przez to przedostać, przeczołgać niemalże. I Jezus przyrównał to do tego, że wielbłąd, który jest objuczony, czyli obłożony bagażem, on klęka na kolanach, żeby się przedostać przez to ucho igielne i temu wielbłądowi jest lżej niż człowiekowi zamożnemu. To jest na pewno duże zagrożenie i duże ryzyko. Ale wiecie, to jest tak, że dużo trosk też jest. Jak się ma wiele, to jest dużo trosk. I to też tak, że niewystarczająco czasu człowiek poświęca na te ważniejsze sprawy. 27 werset mówi, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Czyli zobaczcie, moc Boża, która towarzyszy ludziom. Człowiek może pomyśleć sobie, nie dam rady, nie potrafię, nie wiem jak to zrobić. Bóg mówi, jest rozwiązanie. No ale mamy też takie słowa, które brzmią bardzo radykalnie. Werset 29. Przeczytajmy. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Zobaczcie, to wybranie Królestwa Bożego, wybranie panowanie Pana Boga w swoim życiu może pociągać za sobą czasami, bo przecież to nie jest reguła, ale czasami to prowadzi do wyrzeczeń. Nawet poświęcenie swojego życia rodzinnego, prawda? Czasami w rodzinie można nie znaleźć absolutnie zrozumienia dla wyborów, których się dokonuje dla Pana Boga. Nie jakichś skrajnych, nie jakichś radykalnych w sensie groźnych. Nie. Dobre wybory, o których naprawdę mówi Pan Bóg. No, niesamowite. Ale to są, zobaczcie, cechy ludzi, którzy wchodzą do Królestwa Bożego. Są gotowi postawić wszystko na Pana Boga. On naprawdę jest na pierwszym miejscu. Ja mogę podzielić się pewnym doświadczeniem z mojego życia. Otóż
gdy czytałem już Pismo Święte od roku, ponad, no więcej, ale od roku tak studiowałem i zmierzałem do tego, żeby przystąpić do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Gdy wyjeżdżałem na kamp, to mama mi powiedziała, że no, a spróbuj się tam ochrzcić. I to z pewnym takim wyraźnym zagrożeniem. Takim ostrzeżeniem bardzo na wysokim poziomie. Takim najwyższego zagrożenia rodzinnego, żeby tego nie uczynić przypadkiem. I jak przyjechałem, to rzeczywiście byłem już po chrzcie i mama się mnie zapytała, jak wracaliśmy razem z autobusu, pytała mnie, czy i co, ochrzciłeś się tam? I ja popatrzyłem na nią wówczas i kiwałem głową, że tak. A ona mówi z taką złością, pamiętam wtedy, mi powiedziała, to już teraz się wyprowadzaj na poligon wojskowy. A stacjonowaliśmy, mieliśmy do mnie daleko poligonu wojskowego. I tak mówię, Panie Boże, co ja mam teraz mamie odpowiedzieć? I wiedziałem, że nie żartuję. I wtedy ona powtórzyła to jeszcze raz. I ja wtedy takie myśli mi Pan Bóg poddał i mówi, i mówię, dobrze, wyprowadzę się na poligon, tylko proszę, żeby mamusia mi powiedziała, kiedy mam to zrobić. I nigdy nie powiedziała. Ale się sama ochrzciła. A później się stało tak, że zaczęła, rzeczywiście dalsza historia, już Maria tu wybiegła, zaczęła, po nocach studiowała Pismo Święte, żeby mi wykazać, że jestem w błędzie. No ale tak się stało, że Duch Święty ją przekonał do tego i stała się adwentystką, za co Boga wielbię. No i to jest historia z jednej strony dramatyczna, a z drugiej strony przepięknie się kończy, prawda? Nie zawsze tak jest. Tak. Nie zawsze tak jest. Natomiast nie będziemy teraz tego tematu rozwijali, chociaż jest naprawdę bardzo życiowy. Natomiast wiemy, że tak jak mówiliśmy, ludzie, którzy wybierają Królestwo Boże, ryzykują najcenniejszymi rzeczami, które mają na tej ziemi, bo dla Boga warto. Ale przejdźmy do 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam mamy werset 31 na przykład. Co charakteryzuje tych, którzy tworzą Królestwo Boże? Według tych słów wiersza 31. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Podobna myśl, prawda? Królestwo Boże, tego szukam, a reszta się jakoś ułoży z pomocą Bożą, prawda? Chodzi o to, co będziemy jeść, co będziemy pić i co się będziemy odziewać. Tak. Prawda? 32 werset, co mówi? Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. A więc lęki nie są obce takim ludziom, aczkolwiek ludzie ci są napełniani odwagą, prawda? Jezus daje pocieszenie. To nie jest tak, że wybrał nas i zostawił sobie z tymi wszystkimi problemami, które się wiążą z wyborem Boga. Nie zostawił nas. Obiecuje, przypomina, zachęca, prowadzi dalej. Na tej drodze kształtuje się nasza wiara. A 34 werset co mówi? Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasz. No właśnie, zobaczcie, nie mówimy o wyborach, które są powierzchowne, tylko mówimy o sercu, o czymś, co jest, no to już jest największy stopień zaangażowania, prawda? Z serca, z umysłu, z całej myśli. No to też są takie słowa zaczerpnięte ze Słowa Bożego, ale tutaj czytamy, tam gdzie jest twoje serce, tam gdzie jest skarb, tam będzie i twoje serce. Ja chciałbym tutaj jedną rzecz tak spuentować, bo tutaj rozważamy te kwestie i to zarówno dotyczy rodziców, zarówno dotyczy męża, zarówno dotyczy dzieci, zarówno skarbu. Wszystko, co człowieka odciąga od Boga, jest w opozycji do Boga, nie jest numer jeden Bóg. To wszystko to jest dla życia wiecznego zagrożeniem. Dokładnie. Bóg to jest absolutny priorytet w życiu i koniec. Nie da się inaczej, bo Królestwo Boże tak właśnie jest skonstruowane. Bóg nie jest, nie narzuca nam się z tym wszystkim, ale rzeczywiście no nie można dwóm panom służyć. I kropka, i tak to już jest. Bóg nas o tym przypomina. Nie wiem jak wy, ale ja się zastanawiałem nad tym tekstem, studiując tę lekcję, że Jezus, ten uczeń mówi, że pójdę się pożegnać ze swoimi krewnymi i będę szedł za tobą. A Jezus mu powiedział nie. Ja tak wnioskuję. Prawdopodobnie natrafiłby na takie przeszkody, że już nie zdobyłby się wrócić. Słuchajcie, może to jest jedna myśl. Natomiast wiecie, pożegnanie dzisiaj i pożegnanie w tamtych czasach to były
dwie różne sprawy. Tamta to była ceremonia, słuchajcie. Ludzie się żegnali kilka dni czasami. I bywa rzeczywiście tak, że człowiek tak się żegna, żegna i zostanie. Ale idźmy dalej, słuchajcie, bo o tym Królestwie Bożym czytamy na przykład coś takiego niezwykłego w 17 rozdziale i wersecie 21. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Tak. Tam, gdzie Chrystus, tam Jego Królestwo, prawda? I widzimy, jakie to Królestwo. Uzdrawiał ludzi chorych, karmił ludzi głodnych, wskrzeszał zmartwych. Było widać, to jest rzeczywiście królestwo nie z tego świata. No i pozostawił po sobie wierzących ludzi, którzy w tym królestwie trwają. Ale my mówiliśmy o tym, że nie na tym się kończy. Bóg nie założył swojego królestwa po to, żeby nam się tak trochę lepiej żyło na tej ziemi, ale tak naprawdę tworzy wieczność, podstawy do wieczności. Prawda? A więc ten finał. To, do czego to zmierza. Powiedział też, że jak przygotuje, to przyjdzie. I zabierze nas do siebie. Tak, prawda? I tutaj Łukasza 17 rozdział, 23 do 24 mówi, gdy powiedzą tu lub tam przyszedł, nie wierzcie, ale jak błyskawica od wschodu na zachód, od jednego krańca na drugi, bo nie da się rzeczywiście, jak jest ciemno, deszcz, noc, to jak błyśnie błyskawica, no to zobaczysz ją wszędzie. I tak będzie widoczne przyjście naszego Pana, żebyśmy się nie dali też omotać tym, że będą mówić tutaj, jak gdzieś tam się pojawiła jakaś siostrzenka, albo tu jakieś cuda, to Chrystus przyszedł. Nie mamy temu się dać omamić. Taki będzie Syn Człowieczy w dniu swoim, jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, prawda? I to jest właśnie ta myśl niezmiernie ważna. Kiedy na przykład w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o różnych znakach, które mają poprzedzać przyjście Pana Jezusa, to werset 31 mówi, tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Blisko jest. Czyli jakie królestwo? No to wieczne już byśmy powiedzieli, bo to królestwo, no, tak jak powiedział Chrystus, ono jest wśród nas. Ale Bóg chce założyć królestwo, które już rzeczywiście będzie trwało wiecznie, bez grzechu, bez tego wszystkiego, do czego my niestety jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni. A to królestwo, tak naprawdę to wieczne królestwo, rozpocznie się z chwilą przyjścia Pana Jezusa. To jest też niezwykle, niezwykle ważne. Jeśli można, ja mam tutaj cytat z Góry Nauki, z Góry Błogosławieństw, fragment książki Ellen White. Teraz buduje się Królestwo Łaski Bożej. Gdy serca dotąd pełne grzechu, codziennie oddają się pod panowanie Jego miłości. Ale zupełne przywrócenie Królestwa Chwały Bożej nie odbędzie się przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Dlatego mówimy obecnie o Królestwie Bożej Łaski, a kiedyś mówimy o Królestwie Bożej Chwały, prawda, która się objawi już, kiedy przyjdzie i Ojciec, i Syn, i wszyscy aniołowie, ach, słuchajcie, wydarzenie rzeczywiście pełne Bożej chwały, tylko o tym marzyć, ale ono już zaczyna się tutaj, wśród nas, w nas. A więc tak właśnie to Bóg tłumaczy. Natomiast spójrzmy na 21 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, werset 34 do 36. Warto to przeczytać, ale spróbujmy później jakby własnymi słowami powiedzieć to samo. O co tak naprawdę chodzi, gdy mówimy o Królestwie Bożym? Najpierw przeczytajmy tak, jak to przedstawił Jezus, a Łukasz to spisał. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc to, że Królestwo Boże nastanie, to jest fakt. Jezus to powiedział, to obiecał, On dopełni swojego słowa. Natomiast jeszcze z naszej perspektywy Jezus mówi, podejdźcie do tego praktycznie. To znaczy jak? Czuwajcie i módlcie się. Czyli... No ale mówi o takich praktycznych rzeczach, żeby się nie objadać, żeby nie być pijanym. Pijanym, opitym. Ale też jeszcze mówi o jednej dosyć istotnej rzeczy.
Wydaje mi się, że tutaj przykłady troszkę się różnią. Mnie bardziej przekonuje to, że nie mamy się troszczyć w ogóle, bo to tak jakby w ogóle nie planować, ale nie zamartwiać się, wydaje się, że tutaj to oddaje najbardziej ten przekład, najbardziej, żeby się nie zamartwiać, żeby się nie zadręczać tym, co mamy, co będziemy jeść, co będziemy pić, jak to wszystko będzie wyglądać, bo jesteśmy w Bożych rękach. A to doświadczenie z Bogiem jest naprawdę przepiękne. Mówiliśmy o zaufaniu, prawda, które się w tym wyraża. Natomiast trzymając się dosłownie tych słów, zobaczcie, było powiedziane, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa. Więc kwestia korzystania z życia, a Jezus Chrystus nie czyni nas ascetami. Naprawdę nie. Mamy się cieszyć, korzystać z tych... Przecież to są dary Boże, które nas otaczają. Ja wiele razy... Można przesadzić, o to chodzi, prawda? I wtedy jest problem. I przed tym nas przestrzega. Ja wiele razy Bogu dziękuję za to, że nie stworzył nas na jakąś ropę albo inne śmierdzące paliwo, tylko możemy, jak bierzemy tą truskawkę czy tam inny owoc, się cieszyć tym, rozkoszować. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. No, słuchajcie, samo jedzenie jakie jest przyjemne, prawda? Samo bogactwo smaków, słuchajcie. I w ogóle jak to Bóg skonstruował. To są dary Boże. Zobaczcie, wystarczy, że na przykład nie mam powonienia i już mi prawie nic nie smakuje. Taka jest prawda. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, bo bierzemy coś do ust i ja czuję kubki smakowe w ustach swoje, odbierają jakieś tam walory, a nos swoje. Spróbujcie sobie zatkać nos i zjeść truskawkę. Też będzie wam smakował, ale nie tak jak wtedy, kiedy wszystko dochodzi do nas. A więc Bóg stara się o to, żebyśmy naprawdę korzystali z tych wszystkich dobrodziejstw w sposób nieograniczony, aczkolwiek, żeby się tym wszystkim nie zagubić, żeby cele mojego życia nie było tylko dogadzanie sobie przy stole i przy innych sprawach, bo to rzeczywiście może być takie i przesadne, i zgubne wręcz. W tych słowach to nie jest cel, prawda? To są środki do tego, żeby żyć, żeby cieszyć się życiem, dziękować Bogu. No właśnie, co jeszcze mówimy tutaj? Rozumiem, że mamy być, korzystać z życia, ale cały czas mieć czyste sumienie. Żeby nas ten dzień nie zaskoczył, żebyśmy byli gotowi stanąć przed Panem. Sumienie używane i czyste zarazem, prawda? Tak. Znaczy postępować zgodnie. Z kontekstu tych wypowiedzi wynika, że na ten dzień trzeba się przygotować jakoś szczególnie. Wejdę w słowo. Jest powiedziane, mamy się przygotowywać, czy mamy być gotowi? Gotowi, zawsze no, ale gotowi. Żeby być gotowym, to trzeba się przygotować chyba, nie? Ale zobaczcie, że jest to jednak trochę różnicy, bo gdzie może tak być, że ja się przygotowuję i całe życie się przygotowuję i przygotowuję. I sam nie wiem, czy jestem już przygotowany. Przygotowuję się. Słuchajcie, jak czekamy na gości, to ile można się przygotowywać? W pewnym momencie jesteśmy gotowi, prawda? Dzwonek do drzwi, a my jesteśmy gotowi. No chyba, że nie jesteśmy. Wtedy jest panika jeszcze. Tak. Ale ogólnie nie. Jezus mówi o pewnym stanie już, który jest gotowością spotkania z Panem Jezusem. I czuwajcie. Módlcie się. To są takie sygnały, w których rzeczywiście widać, że ja nie boję się przyjścia Pana Jezusa. Ja lubię definicję z Rzymian 14:17, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I taki stan powinien nam stale towarzyszyć. Znaczy się, z drugiej strony tak się mi też cisną na pamięć różne inne przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym, o tym przygotowaniu. Wiemy, że może nastąpić taki moment, że będziemy zaskoczeni, jak przyjdzie ten czas. I wtedy się okaże, czy to zaskoczenie nas zaskoczy przygotowanych, czyli że siedzimy na walizkach, mamy wszystko, co potrzebne do podróży pod ręką, czy dopiero w tym momencie zaczniemy biegać po domu i szukać, co ja potrzebuję na tę podróż zabrać ze sobą. To jest istotne, bo ja siedząc, czekając na pociąg, czasem mogę się zdrzemnąć po czekalni, ale muszę zawsze pilnować, żeby to mieć przy sobie, a jeszcze żeby mnie nie okradli poza tym, prawda? No. Tak jest w tym królestwie. No, no ale to właśnie na przygotowanie na Królestwo Boże może też zakończyć się, jak nie będziemy czujni, tym, że nas okradną z tego, co mamy mieć i się okaże, że w momencie, jak pociąg przyjeżdża, a my nie mamy bagażu, bo nam ktoś innego zwinął. Tak, więc... I nie mamy jak się udać w podróż, bo nie mamy biletu, dokumentów, pieniędzy. Poważna sprawa, prawda? Więc Chrystus nas naprawdę uczula, bo zobaczcie, to, że On przyjdzie, to, że założy swoje królestwo, to jest fakt.
On nam tylko to wszystko mówi po to, żebyśmy my w tym królestwie byli. Bo z naszej perspektywy to nie ma ważniejszej rzeczy. On nas nie pyta, czy chce założyć swoje królestwo. On to zrobi. Natomiast pytanie, czy ja się tam znajdę. Więc mówi, czuwaj, uważaj, nie przesadzaj z pewnymi rzeczami i tak dalej, żebyśmy po prostu byli ludźmi gotowymi. Ale słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sięgnęli jeszcze do dziejów apostolskich. Co prawda to nie Ewangelia Łukasza, ale przecież dzieje apostolskie też Łukasz napisał, więc śmiało możemy zobaczyć, co tam jeszcze na samym początku znajdujemy, gdy mowa jest właśnie o Królestwie Bożym. Wersety od 1 do 8 mówią o rzeczach naprawdę niesamowitych. Chrystus zmartwychwstaje. Spotyka się ze swoimi uczniami jeszcze przez 40 dni. I o czym z nimi rozmawia? O Królestwie Bożym. Słuchajcie, to jest sygnał, że chyba to musi być naprawdę ważne. Bo to jest jeszcze tylko 40 dni, które spędzi z nimi i odejdzie. Znaczy nie zostawi ich oczywiście tak zupełnie, prawda, nie porzuci ich, o tak powiem. Ale jednak wykorzystuje ten czas na rzeczy istotne i opowiada im o Królestwie Bożym. Być może o tym wszystkim, o czym my mówimy, żeby rozumieli, jak na tej ziemi się odnaleźć, jak żyć. Co im obiecuje, kiedy tak mówi o Królestwie Bożym? Werset 4 i 5. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Nie można tego pominąć, słuchajcie. Jeżeli mówimy o gotowości, no to jak może być człowiek gotowy bez Ducha Świętego? Jeżeli mówimy o cechach, które wyróżniają tych, którzy należą do Królestwa Bożego, to ludzie są, no całą listę wymienialiśmy, naprawdę wyjątkowi ludzie. Przecież to nie z nas, to nie z człowieka. Mamy obietnicę Ducha Świętego. Jan chrzcił was wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No więc Jezus się stara, wszystko wyjaśnia. Jak na to reagują apostołowie? Ale on ich przez 40 dni nie wypuszcza, żeby czekali w Jerozolimie, dopóki Duch Święty nie przyjdzie. I się nasłuchali, wszystko powinni zrozumieć. I co jest napisane w wersecie 6? Pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbuduj już królestwo? Więc my jesteśmy czasami trudnymi uczniami, prawda? Jezus mówi o Królestwie Bożym i zapewne dobrze wiedzieli, że o tym dniu i o tej godzinie nikt nie wie. A może teraz? Zobaczcie, jaka jest pokusa człowieka. Mamy o czym myśleć, mamy czym się zajmować, ale człowiek kombinuje i zadaje pytanie, no, które jest ciekawym pytaniem. Kiedy to się stanie? Co Jezus mówi? No nie odpowiada na to odpowiada na to pytanie tak, jakby chcieli, prawda? Tak. Oni poza tym pytali też o co innego. My też często możemy mieć takie ciągoty, żeby i tu jesteśmy na ziemi, już tu królować. A dlaczego by nasz Kościół nie mógł tak urosnąć w siłę, żebyśmy stali się przewodnią siłą narodu na przykład? No nie wiem, akurat terminologia trochę... Znaczy, pewne pokolenie zna tę terminologię i nie jest zbyt stosowne. Ale rozumiemy intencje, rozumiemy o co chodzi. Ale tak by się nam czasem marzyło i chcielibyśmy, żebyśmy byli jakimś tym, żeby ta sól, nawet jaką powinniśmy stanowić, była nawet w nadmiarze czasem, prawda? Ale uważajmy, bo jako sól, jak jej będzie za dużo, to możemy przesolić i wtedy będzie niedobrze. No, trzeba się z tym pogodzić, że na tym świecie zapanowania jeszcze szatana Królestwo Boże będzie zawsze jakby w niewoli, jakby zniewolone, jakby prześladowane, uciskane przez te zewnętrzne czynniki, prawda? I trudno spodziewać się zaszczytów czy pochwał, czy poklasku od całego otoczenia. Nawet nie trzeba. Ale zobaczcie, Pan Jezus jakby puentuje tę całą myśl, te takie oczekiwania, takie marzenia apostołów, czasami trochę może wynikające z niezrozumienia jeszcze wszystkiego, i mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli dalej mówi o Królestwie Bożym. Niech się rozrasta, niech się rozwija, niech idzie dalej, niech idzie po krańce świata. I to jest też cecha Królestwa Bożego, że żyje, że się rozwija. Tak jak człowiek się rozwija, tak jak misja się rozwija, tak jak głoszenie Ewangelii się rozwija. Moi drodzy, mówimy o rzeczach naprawdę pięknych. Ja dziękuję Panu Bogu, że mamy w tym udział.
Znam was i wiem, jak dla was jest to bardzo cenne. Więc naprawdę cieszę się ogromnie. I z tego, że was znam i że tak bardzo do Boga lgniecie, bo to jest właśnie Królestwo Boże, które jest wśród nas. W nas. Czekamy, kiedy spełnią się wszystkie obietnice Boże i dalej to będzie trwało, ale już w pełnej doskonałości. Jeżeli macie jeszcze kilka słów, kilka myśli na zakończenie, to możemy w tych ostatnich wyrazić. Słowach Jezusa, tutaj w tym 8 wierszu, chciałbym podkreślić jedno słowo albo jedno wyrażenie, jak Jezus powiedział: i będziecie mi świadkami. Tu, tam, po całej ziemi. To, że mamy świadczyć o Jezusie i o Jego Królestwie, o tym, jakie ono wspaniałości może nam przynieść, jeżeli Go wybierzemy. To jest nasza jednocześnie zaszczytna i bardzo, bardzo zobowiązująca funkcja, do jakiej nas Jezus powołał, żeby być Jego świadkiem, Jego świadkami. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko, że my mamy czekać dla siebie na to Królestwo, ale my mamy o Nim świadczyć. I musimy być na tyle blisko, już chwileczkę, tylko jak, musimy być na tyle blisko, żeby rzeczywiście być świadkiem Jezusa Chrystusa, żeby Go widzieć, żeby naprawdę mieć co do powiedzenia, nie tylko wyczytanego, ale takiego po prostu świadectwo naucznego świadka pewnych rzeczy. I myślę, że tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze rozważanie. No, chciałbym, żeby nas Bóg błogosławił w tym Królestwie Bożym, byśmy się naprawdę potrafili w Nim i dobrze czuć, rozumieć, o co chodzi i dzielić się tym, co naprawdę nam dało tyle spokoju, myśli do serca. Pomodlimy się na zakończenie. Panie Boże, proszę Cię o to, byś nas teraz przyjął, pobłogosławił i poprowadził przez życie, byśmy mogli cieszyć się tym, że jesteś wyjątkowym Panem, wyjątkowym Królem, a my Twoimi podwładnymi, Boże. A tak naprawdę jest to dla nas wielkie wyróżnienie, więc prowadź nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to, że spędziliśmy dzisiaj trochę czasu, by mówić i czytać przede wszystkim o Królestwie Bożym. A więc za ten wspólnie spędzony czas dziękuję i zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego już w przyszłym tygodniu. A tytuł tego rozważania to Jezus w Jerozolimie. Zbliżamy się do naprawdę dramatycznych chwil w życiu Pana Jezusa. Można powiedzieć do ostatnich już dni Jego na tej ziemi, więc warto by się im przyjrzeć dokładnie, zobaczyć i ten dramat, ale i wielkie zwycięstwo, jakie się z tym wiąże. Także serdecznie zapraszam, mam nadzieję, do zobaczenia. Thank you.